Jesteśmy gotowi do Dino Akcji, Ryder! Świetnie, bo dostaliśmy wezwanie z Dino Świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O! Biedaczek! Więc na tę misję pojedzie Rex. Do Dino Roboty! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! W samą porę, pieski. No dobrze, Rex. Wiesz, co masz robić. Dino chwytak! Dobra robota, Rex! Chase, teraz ty! Lina! Lina wygląda dobrze! Uprząż jedzie na górę! Ty pierwszy, a ja będę tuż za tobą! Rur, rur, rur. Świetnie, Maverick! Tak! Uhu. Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Mocniej! Mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, Psi Patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Rubble trafił na planetę kosmitów i chyba tam utknął. O-o! Na tę kosmiczną misję poleci Chase. Chase może lecieć w kosmos. Dobrze, i poleci także Rocky. Ruff! Zielone znaczy leć. Świetnie, Psi Patrol rusza do akcji. Hej, Chase, czy Rubble jest cały? Tak, Ryder, Rubble jest cały, ale on, no, wydaje dziwne dźwięki. Pewnie musi wrócić do domu. O! O-o, chyba utknęła ci łapa. Ruff, chwytak! Ruff, sieć! Wskakuj, Rubble! Ryder, pieski! Pomocy! Hej, patrzcie! To nasz Rubble! Ha? Ale jeśli Rubble jest tam, to... nie może być tutaj. To nie jest Rubble. Ten Rubble to kosmita. Rubble ma bliźniaka. Pieski, słyszycie mnie? Bo potrzebuję pomocy. Wygląda na to, że Rubble ma kłopoty. Musimy go uratować. O, Sky! Rocky, Chase, Zuma, przylecieliście! I zaraz ci pomożemy! Sieć! Wskakuj, kolego! Juhu! Świetnie! Dzięki, pieski! Cieszymy się, że wróciłeś, Ryder! Tak, a ta niespodzianka? Rex? Dzień dobry, pieski. Jestem Rex. Cześć, Rex. Miło cię poznać. Witaj w Zatoce Przygód. To najmilsze pieski, jakie w życiu spotkałem. W zasadzie jedyne, jakie spotkałem. Nigdy nie poznałeś innego pieska? Nie. Tam, skąd pochodzę, jestem sam. Czyli skąd? To kolejna część mojej niespodzianki. Zabieramy nasz patrolowiec? Nie. To! Dobrze, pieski. Wsiadajcie. Jej. Ale pięknie. Co za miejsce. Jej, a to co? Dinozaury? Niezwykłe. Duże.
Witajcie w moim świecie, Dino. To triceratopsy. A to są velociraptory. Są takie super. O, to pterodaktyle. Wyglądają jak ptaki, ale wiecie, że to latające dinozaury? Nie, ale teraz wiemy. Chodźcie za mną. To jest mój dom. Jej, ale super! Mieszkam tu z Taylor i doktor Turbot, najlepszym lekarzem dinozaurów na świecie. To jest najfajniejsze miejsce na Ziemi! Tak! Możemy je zwiedzić dino-patrolowcem? Hej, to jest bardzo dobra nazwa! Do dino-patrolowca! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Kapitan Turbot zachowuje się dosyć dziwnie. Lata po całym mieście na rakietowej desce Denego. Więc na tę misję pojedzie Chase. Zabierzesz swój pojazd, żeby bezpiecznie zatrzymać kapitana, zanim zrobi komuś krzywdę lub sobie. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Chase, musisz poszukać... Kapitan Turbot? Ryder, na jedną sekundę zszedłem z deski i zaraz porwał mi ją kapitan Turbot. To ekstremalnie dziwne. Nie martw się, zaraz odzyskasz deskę, Denny. Jestem odważny, Denny X. Oho! Kapitanie Turbot, uwaga! Ostrożnie! Zaraz pan spadnie! Myślę, że kapitan nas nie widzi i nie słyszy. Chase, zawołaj go tak głośno, jak dasz radę. Już wołam! Megafon! Panie kapitanie! Chase, czy to ty? Sieć! Dzięki, że mnie złapałeś, Chase. O, ha! Hej, już słyszę, ale nadal nie mam okularów. Przesyłka specjalna. Dobra robota, Zumo. Kapitanie Turbot, oto pana okulary. Tysiąckrotnie wam dziękuję. Gdy znowu zginą panu okulary, proszę wołać po pomoc. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Turbotom grozi niebezpieczeństwo. Siedzą na grzbiecie triceratopsa. Ale przejażdżka. Więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata. I Rex. Do dino roboty. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Uciekaj, powietrzna pokrako. Chase, odwróć jego uwagę. Wyrzutnia! Sky, teraz ty! Możecie się łapać! Masz ty pierwszy! Dzięki! Jeden jest, został drugi! Zatrzymaj się! Dino, błagam! Pomocy, tonę! A ta smoła się lepi! Robopsie, opuść chwytaki dino-patrolowca do wąwozu. Rex, uspokój tego dinozaura. Dobrze! No już, spokojnie. Wyciągniemy cię. Zapnij pasy, kolego. Możesz podnosić. Wspaniale! A teraz kolejna François. Dino, chwytak! Merci, Rex! Robopsie, wyciągnij ich już! Dzięki za uratowanie nas z prehistorycznych kłopotów! Nie ma sprawy, bo gdy porwie was jakiś triceratops, to dzwońcie po pomoc! Patronaż! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. W Zatoce Przygód zabrakło prądu. Jak dobrze, że nasza baza ma dodatkowy generator. Naszym zadaniem jest zrobienie porządku i usunięcie awarii. Na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie.
Dobrze! Psi-patrol rusza do akcji! A co to? A co tam tak świeci? Panie Humdinger, proszę wyłączyć ten neon. W Zatoce Przygód nie ma prądu. Nigdy! To dzieło sztuki! Poza tym, kto chciałby wyłączyć takiego przystojniaka? Przykro mi, burmistrzu, ale Zatoka Przygód potrzebuje prądu. A w mieście nadal jest straszny bałagan. Ruszamy, Chase. Cóż, jednej rzeczy psi patrol nie przewidział. Naładowane akumulatory. Śmiało, Jumbo. Przy tym mocnym świetle nie widać gwiazd. Skąd się tu wzięło to niby słońce? Jeśli ktoś tego nie wyłączy, nie zobaczymy dziś żadnej gwiazdy. Lepiej zadzwonię po psi patrol. Dobrze, Sky. Złap neon na hak i ściągnij go z latarni. Zrozumiałam! Hak! Polecisz ze mną, Jumbo! Spójrzcie, planety ustawiają się w jednej linii zgodnie z planem. Jej! To najlepszy widok w kosmosie! Psi patrolu, dziękuję! Uratowaliście cały dzień! Noc! Nie ma sprawy, Alex, bo gdy coś za mocno świeci, to wołaj o pomoc! Jesteśmy gotowi do dinoakcji, Ryder! Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Dinozaur utknął na bagnie i musimy go szybko stamtąd wyciągnąć. Jeszcze nie widziałem takiego dinozaura. Ciekawe, jaki to rodzaj. Jest za daleko, żeby powiedzieć, ale wkrótce się dowiemy. Więc na tę misję pojedzie... Zuma! Musisz zabrać swoją dinoamfibię, żeby przejechać przez bagno i wyciągnąć tego dinozaura. Zanurkujemy! I Rex! Skoro znasz ich język, pojedziesz tam, żeby go jakoś uspokoić. Do Dino Roboty. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Och, dobrze, że jesteście. Ten dinozaur utknął w bagnie. Rex, czy rozumiesz, co on mówi? Wybacz, Ryder, nie rozumiem. Ale mówisz w ich języku. No tak, ale on mówi jak kot. Kot? To kociaki Humdingera w przebraniu dinozaura. Musimy je wyciągnąć. Pomogę ci, Zumo. Zapraszam, kociaki! Nie musicie skakać, złapiemy was! Dino chwytak! Ruszaj, Zumo! Uwaga, kociaki! Może trochę zabujać! Dobra robota, pieski! Kociaki są już bezpieczne! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Ryder? Ryder! Właśnie jadę z Alexem, więc odprawa będzie dziś trochę inna. Ui, ale szybko jedziemy! Hamulce w moim pojeździe nie działają, więc pomożecie się nam zatrzymać. Ale zanim zatrzymamy mój pojazd, musicie zabrać ode mnie Alexa. Więc do tej misji wyznaczam Sky! Oto pies, który lata! Psi Patrol rusza do akcji! Ryder, tu nie mogę zabrać Alexa! Przy drodze jest za dużo drzew! To co zrobimy? A może spotkamy się w pół drogi? Juhu! Mam cię! Musimy gonić Rydera! Ruszamy z maksymalną prędkością! Przepraszam was, ale przez tę prędkość nie mogę kierować! Musicie pomóc mi zwolnić! Chase, wystrzel spadochron! Dobry pomysł, Ryder! Już jadę! Nie!
się zbliżyć! Mam tylko jeden strzał! Uwaga! Teraz! Spada ochron! Trafiłeś idealnie, Chase! To działa i mój pojazd zwalnia! Ale z was dobre pieski! Niecodziennie ratuje mnie moja własna ekipa! Jeśli znów wpadniesz w rakietowe kłopoty bez kontroli, to wystarczy, że... Zawołasz o pomoc! Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder! Dzięki, pieski! Musimy wyciągnąć z dziury małego stegozaura! Na tę misję pojedzie... Rocky! Użyjesz chwytaków pojazdu, żeby podnieść drzewo! Pojedzie też... Rex! Użyjesz swojego dino chwytaka i podniesiesz drugie drzewo! Do dino roboty! I Sky! Gdy zabiorą drzewa, polecisz i wyciągniesz małego stegozaura z tej dziury! Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Już prawie jesteśmy na miejscu! Jeszcze tylko kawałek! Tutaj! Dobrze, że już jesteście! Stegozaur utknął na dobre! Powiedziałem do niego, trzymaj się, mały, wyciągniemy cię! Dobrze, Rocky, Rex, zabierzcie drzewa! Jasne! Dino chwytak! Jeden, dwa, trzy, w górę! Niezwykła współpraca, pieski! Dobrze, Sky! Możesz go już wyciągnąć! Uprząż! Dasz sobie radę! Wejdź do uprzęży! Tak jest! I wszedł! Świetnie, Rex! Sky, wyciągaj! Lecimy! Teraz muszę znaleźć miejsce do lądowania! To chyba jego mama. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Musimy zdjąć Sweetie z grzbietu płomienia. Pomocy! I naprawić ten tor. Więc do tej misji wyznaczam... Sky. Oto rycerski piesek, który lata. I Rocky. Zielone znaczy jedź. Dobrze. Rycerskie pieski ruszają do akcji. Jak dobrze, że przybyliście tak szybko, rycerze. Sky, znalazłaś już jakiś ślad? Niestety, ani smoka, ani Sweetie. Szukaj dalej i daj nam znać, jak tylko coś zobaczysz. Jest całkiem złamane. Mam w ciężarówce coś, co nam się przyda. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Dobra robota, rycerzu Rocky i rycerzu Rubble. Sky, nadal nie znalazłaś smoka? Znalazłam smoka, ale lata jak szalony i nie mam szansy na uratowanie Sweetie. Spróbuj odwrócić jego uwagę. Mogę to pożyczyć? Proszę! Dzięki! Płomieniu! Czy to nie wygląda na dwie wielkie pianki? Chodź i sobie weź! Złapałam cię! O, tak! Dziękuję ci, Ryder, i wam, pieski, za uratowanie tego turnieju! Nie ma sprawy, wasza wysokość, bo gdy zły rycerz psuje wam zabawę, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder! Teraz musimy pomóc wszystkim dinozaurom! Wulkan się przebudził i zaczął dymić! To oznacza, że w każdej chwili może wybuchnąć gorącą lawą! To brzmi niebezpiecznie! Dinozaury żywią się na łące tuż pod tym obudzonym wulkanem! Musimy je zabrać w jakieś bezpieczne miejsce! To naprzód! Jedźmy już! Szybko! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Uciekajcie! Wulkan zaraz wybuchnie!
Zaczęło się! Rabel? Wykop rów, żeby lawa popłynęła prosto do tego wąwozu. Jeden rów kopie znów! Jeszcze kawałek! Musimy się przedostać przez most! O nie! Jak teraz przejdziemy? Rocky, Zumo, Sky! Zbierzcie wywrócone drzewa i ułóżcie w poprzek, żeby dinozaury mogły po nich przejść. Świetnie, pieski! Teraz przeprowadźcie dinozaury! Rabel, musimy już uciekać! Rów jest gotowy! Chodźmy! Udało się? Sam popatrz! Tak, udało się! Znów jest miło i cicho. Powiedział dziękuję. Nie ma za co. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Kociaki pana Hamlingera siedzą w aucie klauna i pędzą bez kontroli po mieście. Więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Spokojnie, kociaki. Uratuje was ktoś inny niż ja. Musimy je zatrzymać. Sky, użyj haka i wyciągnij klucz. Teraz, tatku, wyciągnij klucz. Masz w czapce trochę oleju, żeby go naoliwić? Od tego oleju zrobił się śliski dach! Udało się! Dobra robota, tatku! O, moje kociaki są bezpieczne! Tak, juhu! Pomocy! Rocky, Zumo, potrzebujemy wsparcia! Zielone znaczy jedź! Zanurkujemy! Ale pośpieszcie się! Jedzie prosto na przyjęcie Alexa! Uwaga! Mój tort się zniszczy, gdy pan w niego wpadnie! Nie na mojej zmianie! Uratowaliście tort i całe przyjęcie, dziękuję wam! Nie ma sprawy, Alex, bo gdy wygłupy wymykają się spod kontroli, to... po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, jedź do kanionu Wielkiej Skały. Tam pan Winat zgubił telefon, dlatego że gonią go wilki. Do kanionu Wielkiej Skały zbliża się wielka burza. W kanionie jest wiele niebezpiecznych skał, więc przyda się Rabel. Rabel, śpieszę na pomoc! I Marshall, ponieważ masz dar rozmowy ze zwierzętami, powiesz wilkom, żeby trzymały się z dala od pana Winata. Jestem gotów do hał, hał pomocy! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Au, au, au! Marshall, jedź kanionem na południowy wschód. Tam znajdziesz pana Winata, no i wilki. Powiem im, żeby uciekały, o tak! O nie, zbliża się kolejny wilk! Dobra robota! Zostałeś przywódcą stada! Ryder, mamy tu problem! Chyba mamy tu jeszcze jeden problem! Burza, od której mieliśmy się trzymać z dala, zaraz tu będzie! Musimy wyciągnąć pana Winata, zanim zaleje cały kanion. Marshall, przyprowadź swoje stado do patrolowca. Rabel, spróbuj jakoś zrobić przejście. Robopsie, zabierz nas z tego miejsca. A,
A co tu robią te wilki? Spokojnie, to przyjaciele. Witam, hrabio. Jakie wieści z Psiego Burga? Ktoś ukradł nam tarczę. Te tarcze z mapą do kociołka snu. Do kociołka... snu? Wypuszcza z siebie zaklętą mgłę, od której wszyscy usypiają. Dobrze, już do was jedziemy. Wszyscy mieszkańcy wyglądają, jakby spali. Księżniczka i hrabia także zasnęli. Nie możemy wjechać do miasta. Jeśli wpadniemy w jedną z tych chmur, my także możemy zasnąć. Ryder, kociołek stoi na dachu wysokiego budynku, tuż obok wieży zegarowej. Marszal, Rocky, ruszajcie, przegońcie tę mgłę. Jasne, już ruszamy. Szkoda, że nie mamy budzika, żeby wszystkich obudzić. Rabel, to jest świetny pomysł. Chase, wejdź szybko na wieżę zegarową. Puścimy bicie zegara przez twój smoczy megafon. To będzie brzmiało jak najgłośniejszy budzik świata. Ale jak to zrobić? Wskazówki nawet nie są blisko 12. Użyjemy magnesu, żeby ustawić wskazówki zegara dokładnie na godzinę 12. Ale jak wciągniemy magnes na samą górę? Wystrzelisz go z katapulty. Uf! Smoczy megafon! Jestem na pozycji! Uf! Katapulta! Dziękuję, Sir Ryderze, i wam, rycerskie pieski. Po raz kolejny uratowaliście nasze miasto. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Mechaniczny rekin połknął pana Portera. Nie ma nad nim kontroli. Więc na tę misję pojedzie... Chase. Chase się tym zajmie. I Rocky. Zielone znaczy jedź. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Panie Porter, czy wszystko dobrze? Z odważnym Denem jest nam tu trochę za ciasno. Z odważnym Denem X oraz z małym Bobrem. Spokojnie, zaraz was wyciągniemy. Chase, to wygląda na dobre miejsce. Świetnie. Wow. Siedź. O nie! Pani Marjorie! Jabłko? Ryder, jak zatrzymać tego metalowego potwora? Chyba wiem. Sky, przylecisz tu z elektromagnesem? Będziesz musiała złowić rekina. Oto pies, który lata! O nie! On zaraz wpłynie do wody! Udało jej się! Tak! Hej! Silnik się wyłączył! Nie! Rocky, znajdź coś miękkiego do lądowania. Szybko! Miękkie do lądowania! Już się robi! Dobrze! Zeskakujcie! Tylko po kolei! Wow! Ho! Ha, ha! Juhu! Bo gdy znów was pożre lądowy rekin, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam... Tracker! Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol rusza do akcji! Ryder! Znalazłem te dwie małpki! Zostań z nimi. Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase. Przydasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi. Chase się tym zajmie! Tracker! Spróbuj jakoś przekłuć te balony! Chase złapie małpki w swoją sieć! Dobrze, Ryder! Spróbuję! Sieć! Uf!
Mam cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź! Jestem, Ryder! Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze! O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. O-o! Dziób tego tukana jest bardzo ostry! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Alex i pan Porter zgubili się w labiryncie gdzieś w dżungli! Pomocy! Na szczęście Alex narysował mapę, którą przyniosła przed chwilą Mandy. Tracker! Pojedziesz autem i wykorzystasz swój słuch, żeby ich znaleźć. I Chase! Gęstą dżunglę najlepiej przeszuka twój dron. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Słonik chyba coś usłyszał. Silniki! To Psi Patrol! Pomocy! Musimy krzyczeć głośniej, może ten słonik nam pomoże. Słyszycie? Tam! To dziwne. Słyszę jednego małego słonika i dwa głosy, które udają, że są słoniami. Musimy to sprawdzić. Tak! Znaleźliśmy labirynt! Myślisz, że Psi Patrol usłyszał nasze trąbienie? Słyszę Alexa! Dobrze! Znajdźmy ich! Dziadku! To dron Chase'a! Uratowani! Uratowani! Widzę ich! Psi Patrol! Tutaj! Tracker, możesz wyciągnąć Alexa? Liny! Przyjedź ze swoją koparką! Rabul, śpieszę na pomoc! Czy ktoś chciałby stąd wyjść? Ta misja jest nietypowa. Mandy i jej małpki zbudowały w dżungli tor przeszkód i uwięziły tam Carlosa. Pomocy! Naprawdę? Zbudowały tor przeszkód? Tracker mówił, że małpki znalazły jakieś kolorowe narzędzia. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wracaj! Małpkom nie są potrzebne narzędzia! I ty też! Oddaj to! Psi Patrol! Jak dobrze, że jesteście! Chętnie pomożemy, Carlos. Za chwilę cię wyciągniemy. Rocky, musisz zająć się tą klatką. Jasne! Śrubokręt! Dzięki, Rocky. Ryder? To żaden problem, Carlos. Ryder! Carlos, widzieliście Mandy? Nie, a co? A to! To jest opona z naszego patrolowca. I odzyskajmy narzędzia, zanim małpki narobią więcej szkód. Wow, megafon! Świeże banany! Zapraszamy! Co za współpraca, ale z was dobre pieski. Dzięki, Ryder i pieski. Znów uratowaliście dżunglę przed małpim chaosem. Bo kiedy małpki biegają z narzędziami, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Tracker poszedł sprawdzić coś w dżungli i ślad po nim zaginął. Że mamy wytropić Trackera? Tak jest, więc na tę misję pojedzie... Chase!
Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Teraz możemy już wysłać szpiegulę. Szpiegula! Ślady wielkiej małpy? Wielki Harry! Może on widział trackera? Sky, spróbuj znaleźć Harry'ego z helikoptera. Chwila! Ryder, znalazłam ich! Wielki Harry ucieka z trackerem! Chase, podleć do nich naszym dronem. Aj, aj, aj! Uprząż! Gracias, Sky! Co się dzieje, Wielki Harry? Chciał, żebym mu w czymś pomógł. Ktoś ma kłopoty! Tędy! Ha? W tych ruinach utknęła jeszcze jedna wielka małpa. To pewnie dlatego Wielki Harry cię porwał. Chciał uratować małego Harry'ego. Nie martw się, amigo! Zaraz cię stąd wyciągniemy. Już wiem. Rocky, przynieś deski, które Carlos używa do naprawy wieży. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Już! Teraz opuść ją do dziury. Ale jest ciężka. Super, udało się! Bo gdy macie kłopoty, wołajcie na pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Dzwon nurkowy François uderzył w statek i utknął na dnie. Zatem do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Zuma. Zanurkujemy! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Sky, opuszczaj hak! Hak! Chwytak! Świetnie, na trzy! Jeden, dwa, trzy! Dobrze, teraz Zumo, odczep hak! Dzwon nurkowy zrobił w burcie statku wielką dziurę! A! Jak ja teraz dostarczę te śmieci do centrum recyklingu? Chase, użyj wyrzutni. Już jadę, Ryder! Rocky, przyjedź ciężarówką. Spotkajmy się na plaży. Pośpiesz się, Zumo. Ty, Rocky, musisz zamienić ten plastik w dwa pontony i bardzo długi wąż do odkurzacza. Wspaniale! Teraz twój pojazd może pływać. Miejsce, w którym wylatują śmieci, jest tu. Widzę, Ryder. Wyrzutnia. Załadowałem do wyrzutni specjalny materiał. Materiał zareagował i zatkał dziurę jak klej. Hej, Rocky, włącz odkurzacz i wessaj te śmieci. Dobra, zrobię to po kolei. Wielkie merci za pomoc! Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty pod wodą, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pani burmistrz utknęła w cemencie podczas pogoni za szkolnym chomikiem, panem burmistrzem. Burmistrz chomik? O! Musimy uwolnić panią burmistrz i uratować chomika, nim wpadnie w jakieś kłopoty. Na tę misję pojedzie... Rubble! Rubble, śpieszy na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. O, Psi Patrol, całe szczęście. Wyciągnijcie mnie stąd. Już za chwileczkę. Rubble wie, co robić. Młot pneumatyczny. Dzięki, Rubble. A gdzie jest pan burmistrz chomik? Zaraz go poszukamy. Widziała pani, dokąd się potoczył? Chyba gdzieś o tam! O nie, kieruje się w stronę wody. Uratuję go! Ha? Nic nie widzę. Spójrz, to wielorybek. Burmistrz chomik wskoczył na niego. Zumo, jesteś nam potrzebna, żeby uratować gryzonia. Zanurkujemy! Thank you.
Już jestem, Ryder, pod brzuchem wielorybka. Super, zaczekaj na mój sygnał. Dobrze, Zumo, teraz. Dobrze, kolego, pora na łaskotki. Ruf, chwytak. Gili, gili, gili. Już leci. Łap go, Rabel. Złapię, złapię, ja złapałem. O, super, tak, udało ci się. Dzięki, psi patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ucieka wam szkolny zwierzak, proszę dzwonić po pomoc. Zabawa wchowanego w dżungli jest taka fajna. Jedną chwilę, musimy odnaleźć marszala. Donde esta? Marszal, mam cię! To nie marszal. To pingwin? To coś, czego się w dżungli często nie widuje. Chcę je przytulić. Hej, pingwiny, 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 pokażcie się! I co robi tutaj ta wielka góra lodu? To pewnie na niej przypłynęły pingwiny. Doskonała dedukcja, psi patrolu. Kapitan Turbot? Te pingwiny przypłynęły tu naprawdę z daleka. Zadzwońmy po Rydera. Hej, Chase, co tam? Ryder, znaleźliśmy w dżungli 3 pingwiny, ale nam uciekły. Nie ma takich pingwinów, których nie znajdziemy. Rocky, biegnij do kapitana po ryby i przywieź katapultę. Zielone znaczy ryba. Spójrzcie, kapitan dał nam całe wiadro. Świetnie. Użyj katapulty, żeby wystrzelić ryby w kierunku łodzi kapitana Turbota. Patrzcie, pingwiny. Pora na obiad. Dzięki, że zabierze je pan z powrotem na biegun, kapitanie. Mam dla nich dużo ryb oraz klimatyzację pod pokładem, żeby było im super wygodnie podczas podróży. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Carlos i Tracker twierdzą, że brzydki zapach płoszy zwierzęta z ich domów. O, fuj! A biegną tak szybko, że tej małpce stała się krzywda. Marszal, zabierzesz apteczkę i pomożesz zranionej małpce. I Sky, musisz zabrać helikopter i sprawdzić z powietrza, co powoduje ten zapach. Psi Patrol rusza do akcji. My znaleźliśmy Trackera. Ryder, Marszal, jak dobrze, że jesteście. Marszal, sprawdź nogę tej małpki. Rentgen! Wygląda na to, że nie ma złamania. Wystarczy, że owinę bandażem. Oj. Sky, czy wiesz już, co to za tajemniczy zapach? Jestem nad bagnem. Wygląda na to, że z wody wydobywa się wiele zielonych baniek. To z nich wydobywa się ten brzydki zapach. Dobra robota, Sky. Marszal, świetny opatrunek. My jedziemy sprawdzić bagna. Te bańki to gaz z bagien. Stare rośliny i drzewa gniją pod wodą i wydzielają śmierdzący gaz w postaci tych baniek. Sky, zrób śmigłem silny podmuch i przegnaj je z nad bagna. Dobry pomysł, Ryder. Już wszystkie bańki poleciały. Czuję świeże powietrze. Chase, Marszal, jest czysto. Możecie przyprowadzić zwierzęta z powrotem. Dobrze, Ryder. A my zaczynajmy fotosafari. Są tu zwierzęta, które chętnie nam zapozują. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Turbotowie są uwięzieni gdzieś w dżungli. O nie! Próbowali dzwonić, ale nie mają zasięgu, dlatego musimy ich odnaleźć. Sky, użyjesz gogli i poszukasz ich z helikoptera. Kapitan powiedział pod ziemią, więc może będzie trzeba ich odkopać. Rubble, przyda nam się twoja koparka. Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, znalazłam coś. Przed świątynią stoi samochód. Świetnie, to muszą być turbotowie. Już jedziemy. Eskucza, słuchajcie. To ten dźwięk, który słyszeliśmy. Dochodzi z wnętrza świątyni. Ten dźwięk wcale nie brzmi dobrze. Znajdźmy turbotów, szybko. Myślę, że turbotowie są po drugiej stronie ściany. Jak się do nich dostaniemy? Ta ściana wygląda jak drzwi. Mogę użyć łopaty, żeby je otworzyć. O,
To naprawdę ty, Ryder? Tak, czekajcie, zaraz otworzymy. Tak, będziemy żyć! Można otwierać! Świetnie, pchajmy razem! Tak, udało się! Uratowali nas! Jak dobrze was widzieć! To ten straszny dźwięk? Wielki Harry? Raczej wielki chrapacz! Wpadł tutaj przez dach, a potem zaczął wszystko niszczyć! Uciekajmy stąd, zanim się obudzi. Nie chcemy go drażnić. Dzięki, Psi Patrolu, za wspaniałą akcję ratunkową! Nie ma sprawy, bo gdy utkniecie w świątyni z ogromną małpą, wołajcie o pomoc! Witamy na wielkiej paradzie balonów z Zatoki Przygód! Tak! A to co? Co to jest? Wszyscy na mnie patrzą! Nareszcie! Balon burmistrza Hamdingera, nie ma go na liście, ale dla miłych sąsiadów zawsze znajdzie się miejsce. Panie Hamdinger, proszę ustawić się na końcu kolejki! Pomocy! O-o! Rocky, balon z panem Hamdingerem zwariował i musisz go uratować. Zielone znaczy leć! Na pomoc Hamdingerowi! Błagam! Ma dziurę w stopie. Użyj chwytaka, żeby ją zatkać. To spowolni balon i złapiemy go z patrolotu. Uwielbiam zatykać dziury! Chwytak! Już gotowe, Ryder! Świetna robota! Możesz zabrać chwyta, Kroki. Czy parada już się skończyła? Dopiero się zaczyna! Zapraszam po darmowe prezenty. Udanej wielkiej parady balonów życzę. To najlepsza parada na świecie! Patronaż! Słońce! Już zachodzi! Co zrobimy, jak pojawi się wielki pająk? Co się wtedy stanie? To Psi Patrol! Uratują nas! Dobrze, kapitanie! Wisisz do góry nogami, więc zacznę od ciebie! Chwytak! Szybko, zanim ten potwór pokaże swoją włochatą, straszną, pajęczą twarz! Proszę złapać się deski, kapitanie! Oho, wspaniale, Rabl! Dobrze, pieski, uwolnijcie François! Wyciągnę z sieci pana nogę! Rocky potrzebuje pomocy! Rocky, poleć pod pajęczynę i naciągnij ją chwytakiem. Jasne! Teraz wiem, co czują ptaki! Polećmy w bezpieczne miejsce. Juhu! A co ze mną? Wielki pająk idzie tutaj! Zdecydowanie włochaty cień! Dam radę! Proszę się złapać! Trzymam! O, spójrzcie! To ten... Wielki pająk z jaskini? Dacie wiarę, że baliśmy się tego małego pajączka? Patronaż! O, złoty relikt zniknął! Uwaga! Niech każdy go poszuka! Ryder, Carlos! Znalazłem! Tu są jakieś ślady.
Jeszcze nigdy takich nie widziałem. Wow, ale ma wielkie łapy. Relikt zaginął, a jakieś zwierzę zostawiło te ślady. Wielka łapa zabrał nasz skarb. Nie wiemy, co to takiego, ale wiemy, że ten złoty relikt powinien być w muzeum. Musimy go odzyskać. Ryder, widzę, jak coś błyszczącego porusza się w drzewach. Ten dźwięk to Mandy. Ona ma kłopoty. O nie, to wielka łapa. Mandy, pomogę ci. Kolumna, zaraz wpadnie do rzeki. Sky, dasz radę ją złapać? Chwytak! Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna? Z pomocą małpek. Dzięki, że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to... po pomoc! Mamy kłopoty na górskim szlaku. Mulaterka uciekła z Cicalettą, a pani burmistrz zawisła na drzewie. Musimy ją uratować. Do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! Wybieram także... Chase'a. Chase się tym zajmie! Psi Patrol rusza do akcji! Wybacz, Ryder! Nie ma ich! Chwila! O, ha, to Sky! Chwileczkę, uśmiech! Znalazłam! Pośpieszcie się! Dobrze, Chase, pora na sieć! Ale widok! Teraz znajdźmy oślicę i Cicalettę. Sky? Polecę wzdłuż ścieżki. Ryder, są na moście linowym, który nie wygląda solidnie. Chyba mam pomysł, ale przyda nam się pomoc. Tracker? Hola, Ryder! Jestem tutaj! Słucham cię! Chciałbyś trochę polatać? Złapię cię! Mam cię! Och, Cicaletto, nic ci nie jest! Dzięki, Tracker! Hej, mulaterka! Spójrz, co tu mam! Ryder, udało się! Gdy ma pani jakiś problem, proszę... Iha! Po pomoc! Ryder, spójrz! Mira, te ogromne ślady wyglądają jak ślady słonia. Słyszę je! Poszły tamtędy! Dudnienie jest dość głośne. O, mały słonik! Ach, to snort! Ale po co taki malec wydaje takie głośne dźwięki? Chyba wiem dlaczego. Coś utknęło mu na nodze. Nie, Randy! Uciekaj stamtąd! Wracaj, Snort! Chcieliśmy ci pomóc! O nie! Ryder! Snort biegnie w stronę rzeki! O-o! Ta rzeka szybko płynie! Tracker, możesz wskoczyć na tratwę i zatrzymać ją lianami? Por supuesto! Oczywiście! Jedna uprząż na zamówienie! Mam cię, Randy! Sprowadźmy więc Snorta na brzeg! Dobra robota, Tracker! W porządku, Snort. Jesteś bezpieczny.
Zdejmiemy ci te opony z nogi. Powoli. Teraz! Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Pan Humdinger ukradł buty do chodzenia po wodzie. I chce dojść na wyspę żółwi. Ale wokół wyspy jest wiele skał i jest niebezpiecznie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Przyda nam się twój pojazd, żeby zrobić w skałach przejście do wyspy. Rubble, śpieszy na pomoc! Bardzo dobrze! Wodny patrol rusza do akcji! A oto i ona! Widać ląd! Czemu nie mogę ich zdjąć? O, zapomniałbym. Muszę zająć tę wyspę. Ogłaszam cię moją bezludną, mglistą wyspą. Wracaj tu, ty skorupiasty złodzieju! A! Doły? Na mojej wyspie? Ha! Nie podoba mi się to! Gdy odpłyniemy, poustawiam te skały tak, jak były. Dobry pomysł, Rubble. Wtedy nie zmienimy środowiska żółwi. Tylko gdzie jest pan Humdinger? Pomocy! Tędy! No dalej, pieski! To wygląda jak gniazdo, w którym żółwie składają jaja. O-o! Żółwiej mamie nie spodoba się pan Humdinger w jej gnieździe. Rubble, użyj dźwigu! Zrozumiałem! Proszę się mocno trzymać. Wyciągniemy pana. Proszę szybko. O nie, ta ruchoma skała nie lubi burmistrzów. Wyciągnijcie mnie stąd! Dziękuję wam za pomoc, psi patrolu. Zabawa z tym wielkim żółwiem jest, no, straszna. Żaden problem, burmistrzu, bo gdy wpadnie pan do gniazda, proszę wołać o pomoc. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Musimy uratować ryby pływające nad podwodnym wulkanem, który wybuchnie przy wyspie gorącej lawy. O nie! Pani Marjorie i Maynard wybrali się tam w odwiedziny do znajomego, Herrigana Okai. W takim razie to akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie Marshall. Użyj motorówki, żeby znaleźć panią Marjorie i Herrigana i uprzedzić ich o wulkanie. Już odpalam! Dobrze. Wodny patrol rusza do akcji. Aloha, piesku! Cześć! Maynard, czy to ty? Witaj, Herrigan. Marjorie! Maynard, kochany, stój! Marjorie, spotkajmy się po drugiej stronie wyspy! Ryder, zaczynamy pogoń za Chopem! Aloha, znacie Marjorie i Marshalla? Potrzebują kokua, pomocy! O nie! Wulkan na wyspie właśnie wybuchł! Marshall, szybko! Pomóż mi z tą palmą! Co oni wymyślili? Ha, ha, ha. Tak, będą surfować! Trzymaj się, Marshall! Zaraz zaczynamy lot! Ja! Juhuhuhu! Dzięki, że przypłynęliście na pomoc, Ryder. Mahalo za waszą pomoc. I pamiętajcie, gdy spotkanie po latach przerywa wam wybuch wulkanu, to wołajcie kokua. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.